Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem poświęconym sandaczom. Mam nadzieję, że uda nam się przetestować nowości na 2021 rok. Nie zabraknie informacji o najnowszych przynętach. Pokażemy limitowaną serię wędek sandaczowych. Oczywiście też opowiem o sposobach, metodach, jak przechytrzyć sandacze, jak je napłynąć i gdzie ich szukać. Zapraszam. Jesteśmy na nowym łowisku, więc szukamy miejsc, które potencjalnie mogą dać nam ryby. Znajdujemy się teraz w najgłębszej części tego zbiornika. Pod nami jest 12-11 metrów. Są zapisy, jest drobnica. Były nawet domniemania, że gdzieś pomiędzy ławicami drobnicy są sandacze. Domniemania, ponieważ do momentu, kiedy nie wrzucimy przynęt do wody, nie możemy tego na 100% stwierdzić. Także pierwsza miejscówka, najgłębsze miejsce i sukcesywnie będziemy sprawdzać różnego rodzaju miejscówy. Liczę też na znacznie płytsze części tego zbiornika, może jakieś 3-metrowe blaty, zejścia na głębszą wodę. Poszukamy. Na razie zaczynamy od tej głębszej strony. Często sandacze reagują na bardzo lekko zbrojone przynęty. Mówiąc o przynętach 9-12 cm i lekkim zbrojeniu, myślę o gramaturach od 5 do 10, maksymalnie gram. W tym przypadku mam Bultiza 9,5 cm zbrojonego główką 7,5 grama. Pod nami jest 12 metrów głębokości, delikatne wzniesienie. Co zrobić, żeby stosunkowo lekką przynętę posłać jak najdalej i sprowadzić ją możliwie szybko na maksymalnej odległości między nami a obławianym miejscem. Nic trudnego. Wystarczy wykonać maksymalny rzut w miejsce, które chcemy obłowić, nie zamykać kabłonka i przykleić plecionkę od razu do lustra wody i wykonywać na niej ósemki. Dzięki temu przyspieszamy wyciąganie plecionki z kołowrotka. Plecionka stawia minimalny opór przynęcie. Zwoje leżące na powierzchni wody pokazują nam, czy nadal przynęta opada. Widzimy to przez wyprostowywanie się plecionki i jej ruch na lustrze wody, czy po prostu już osiągnęła dno. Dzięki temu uzyskujemy maksymalny wyrzut, maksymalną odległość między nami a obławianym miejscem i dość szybki opad lekko zbrojonej przynęty. I tak jak wspominałem, będziemy testować nowości. Jedną z nich jest Bultiz 9,5 cm, najmniejszy z rodziny Bultizów.
typowa przynęta, można powiedzieć, sandaczowa. Kształt, praca i oczywiście szeroka kolorystyka. Mam nadzieję, że pierwsze rzuty, jak wspomniałem, dadzą również chociażby pierwszego pstryka. Mamy za sobą już dwie pierwsze godziny łowienia. Na razie bez kontaktu. Szukamy miejsc, dno jest obłędnie zróżnicowane. W każdym miejscu praktycznie może być ryba. Mnóstwo drobnicy. Też oczywiście są potencjalne sandaczowe odczyty, ale na razie bez styka. Walczymy dalej. Sandacze też mają to do siebie, że odpalają tak i zamykają pyski również szybko. Ale liczymy, że trafimy właśnie w odpowiednim momencie. Jedno jest pewne, jesteśmy w genialnym miejscu, jeżeli chodzi o strukturę dna, ilość białorybu, a myślę, że złowienie sandacza to tylko kwestia czasu i poznania wody, ponieważ jestem na tym łowisku po raz pierwszy. Także wszystko przed nami. Weszliśmy właśnie w drugą połowę dnia. Ja totalnie do tej pory bez brania. Kolejna zmiana przynęty, gdzie jest ich już naprawdę cała masa. Postawiłem tym razem na Hypotiza, który ostatnio, przynajmniej jesienią, otworzył mi również tak samo bezsilny, bezrybny z pozoru dzień. Pierwszy rzut i już mamy pierwsze branie. Co prawda tylko zawinięty ogon, ale przynajmniej coś się wydarzyło. Bo już kolejnego Red Bulla bym nie przyjął. Za dużo kofeiny, a każde branie, każdy kontakt z rybą jednak otwiera szerzej oczy. Także mam nadzieję, że Hypotiz znowu okaże się czarnym koniem wyjazdu. Tak jak mówiłem, Hypotiz okazał się czarnym koniem. Może nie jest to duża ryba, ale przynajmniej pierwsza i na przełamanie, w końcu. Mały wariat w stosunku do naszych też zamiarów, oczywiście ryb, które tutaj pływają, bo są ogromne, jest faktycznie niewielki, ale zobaczcie, jakie jeszcze pijawy, jakie one są też, te sandacze, nieruchliwe. Oblepiony łeb pijawami. Ale jest. I tak jak wspominałem, coś stukało, pukało i w końcu zżarło, można tak powiedzieć, Hypotiza
naturalny kolor, ale opalizujący, niebieskie elementy, czyli celowniki nie zawsze właśnie muszą być czerwone, w tym przypadku niebieski kolor myślę, że też odegrał kluczową rolę. Pojedyncze podbicie, jeden obrót korbką, łup. Wychodzę zawsze z założenia, że trzeba zmienić prowadzenie, kolor przynęty, ciężar główki, raczej w moim przypadku na nieco lżejszy bądź cięższy, czyli 5-7 gram maksymalnie do 10 i to wystarczy, żeby skusić sandacze do brania bardzo, bardzo często. Także jest pierwszy. No niestety tym razem to nie jest sandacz, tylko szczupak, ale też zobaczcie. Ajajaj, mimo wszystko w bardzo dobrej kondycji. Mimo wszystko, bo aż ma ranę wyżartą albo jakoś wyciętą, może przez śrubę łodzi. Bardzo przykry widok. Ale chciała ryba zjeść, zaatakowała przynętę, mocne uderzenie, waleczna w dobrej kondycji, także chyba zapomniała, że trochę ciała jej z tyłu brakuje. Kolejny, na czarnego konia tego spotkania, czyli Typo Thief. Udało się. Pięknej kondycji ryba. Zawsze powtarzam, że kumulacja kiedyś musi wypłacić. Praktycznie cały dzień pływania bez styka, przerzuconych kilkanaście bardzo sprawdzonych przynęt i zagrała w końcu ta jedna, Hypo Thief w bardzo naturalnym kolorze. I w końcu ten, można powiedzieć, oczekiwany sandacz na rozpoczęcie sezonu. I mam nadzieję, że to dopiero początek znakomitego końca dnia, bo zawsze pod koniec dnia też ryby potrafią odpalić. Do wody. Są takie momenty, są takie łowiska, gdzie Hypo Thief jest ostatnią deską ratunku. I właśnie w takiej sytuacji i na takim łowisku się znaleźliśmy. Hypo Thief zaczyna robić nam cały dzień, cały wyjazd. Odpala sandacze. Coś wspaniałego, jak przynęta może spowodować totalny przewrót scenariusza, jaki życie przed nami układa. Do tego wiele radości daje mi wędka Zander, zaprojektowana przeze mnie właśnie specjalnie z myślą o łowieniu sandaczy. Nie spodziewałem się, jak ten blank może doskonale przenosić brania na ergonomiczny uchwyt.
transmisja brań, transmisja tego, co dzieje się pod wodą, jest niesamowita, więc naprawdę wszystko zaczyna układać się idealnie. Czego chcieć więcej? Pełnia szczęścia. Łowimy dalej. Mam nadzieję, że pojawią się jeszcze kolejne ryby. Mamy początek sezonu, dopiero połowa czerwca za nami. Sandacz. Niewielki, ale właśnie o nich chciałem opowiadać. Gdzie ich szukam, gdzie, jak się ustawiamy. Zmieniłem właśnie przynętę z Hypotiza na dość podobny kolor. Ale zażar. Zobaczcie, tak niewielka ryba. Zmieniłem przynętę z Hypotiza na najmniejszego Bultiza w dość podobnym do Hypotiza kolorze. Oczywiście dość podobnym, jest to bardzo duże ogólnienie, ponieważ tylko można powiedzieć jakieś niewielkie elementy, barwa koloru niebieskiego jest gdzieś tutaj powielona, ale właśnie chciałem sprawdzić, czy również podobne odcienie zadziałają. Zadziałały. Co prawda najmniejszy dzisiejszego dnia sandacz przekonał się dzięki temu do ataku, ale jednak najważniejsze, że był pstryk i była ryba. Także wracając do wcześniejszego tematu, po małym przerwniku, dosłownie, mamy czerwiec, dopiero za nami praktycznie pierwsza połowa miesiąca, początku sezonu sandaczowego. Jesteśmy na zbiorniku, gdzie zróżnicowana głębokość waha się od 12-14 metrów, można powiedzieć do 3, do 3 metrów, na których my obecnie znajdujemy się. Blaty 3-metrowe przełamywane są przegłębieniami, rynnami, dołkami 5-7-metrowymi, usianymi drzewami, różnego rodzaju zaczepami. I właśnie na skraju tej głębokości 3-5 metrów, na stokach, na końcu blatów, na tych kantach staramy się szukać sandaczy, które myślę, że jeszcze trzymają się gdzieś tarlisk, miejsc, w których tak naprawdę dopiero zaczynają spływać, schodzić w toń, ale też jednocześnie mają masę pokarmu. Różne przynęty dziś zastosowaliśmy, aby przekonać je do brania, jednak spośród szerokiej palety kolorystycznej, pomarańczy, jaskrawych zieleni, zaczęły odpalać naturalne kolory z domieszką niebieskiego. Sposób prowadzenia można powiedzieć najbardziej przeze mnie ulubiony. Wolne prowadzenie przy dnie, jedno podbicie, obrót korbką bądź 2-3 obroty, które odrywają przynętę od dna, lekko zbrojona guma główką 5-7 gram daje wystarczająco dużo czasu, żeby faktycznie te brania były mocne, zdecydowane, a te, które powiedzmy są tylko sygnałami, że ryba jest zainteresowana, staramy się wykorzystać, żeby właśnie zmienić może gramaturę przynęty na nieco lżejszą, może technikę prowadzenia bądź rodzaj przynęty. Przestawienie się też robi niesamowitą różnicę. Te kilka metrów w bok bądź zmiana kąta, to wszystko wpływa na to, tym razem jest zaczep, że ryba zaczyna agresywniej reagować. Spadł. Piękna ryba. 5 metrów pod nami. 3 metry przed nami stok. Zmiana Hypotiza na najmniejszego Bultiza w opalizującym błękitnym kolorze. Doskonale uzbrojona, wystarczająca ilość wystającego haka. Naprawdę piękne łupnięcie, mocna ryba. I niestety, to jedno z tych brań, gdzie nie kończy się hola. Ale zaczyna się coś dziać, to najważniejsze. Oh,
przepchnąć kolejnego sandacza. Może nie powala swą wielkością, ale dał mi wiele radochy, zaraz powiem dlaczego. Mały wariat uderzył i wybrał jeden z moich najnowszych kolorów, który zaprojektowałem na polski rynek. Jeden z trzech. Także jak widzicie i już mam nadzieję rozumiecie, dlaczego tak się bardzo cieszę z tego powodu, bo po prostu ten kolor działa. I jest kolejną przynętą, która potwierdziła dzisiaj swoją skuteczność. Bum. Ten hol był tak dynamiczny, że Rafał nie uchwycił tego momentu. Łupnął w 9,5 bultiza. To prawie połowa jego długości. Można? To, co się dzieje za moim plecem, jest idealnym podsumowaniem tego wyjazdu. Dopisały ryby. Hypotis potwierdził swoją skuteczność, stając się przynętą przełamującą ten wyjazd, otwierającą wodę. Bultis, najmniejszy z całej rodziny, pokazał, że jest bardzo skuteczny w łowieniu sandaczy, okoni i zapewne również szczupaków, o czym przekonamy się niebawem. Życzę Wam udanego sezonu sandaczowego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się. Cześć.